Reprezentacji Polski Michał Probierz jest oczywiście razem ze mną. Panie trenerze, jest pan zaskoczony jakimiś tutaj wygranymi, jeśli chodzi o plebiscyt piłki nożnej? Dobry wieczór. No jest to na pewno, ta nagroda zawsze była ważna dla sportowców, którzy tutaj uczestniczą, dla piłkarzy, trenerów i klubu. Dlatego generalnie jest to tak, jak już były te nominacje, to gdzieś tam wiadomo było, że gdzieś tam między tymi zawodnikami się rozstrzygnie. Dlatego wszystkim nominowanym gratuluję i wszystkim nominowanym życzę, aby tego, żeby ten rok był dla nich jeszcze lepszy. Tutaj trener Marek Papsz, on mówił, niektórzy tu mogą być, niektórzy pracują, pan tu jest, ale podejrzewam, że cały czas w głowie praca i te mecze barażowe. No to prawda, no rzeczywiście, no te przygotowania trwają, ale jest to zupełnie inne przygotowania niż w klubie i to rzeczywiście gala jest też zrobiona tak, żeby większość była, jak widać, jest większość trenerów, którzy mogą być, więc większość ludzi z piłki. Jest to na pewno bardzo też fajne, bo można spotkać ludzi, których się długo nie widziało, a my jako sztab mamy swoje przygotowania i w tym kierunku działamy. No właśnie, patrzymy na formę naszych najlepszych piłkarzy. Sebastian Szymański, nie wiem, ktoś mogą być jakieś zaskoczenia, jeśli chodzi o te powołania na baraże, chociaż to jeszcze trochę czasu zostało. Wiadomo, że to zdrowie też jest kluczowe. No w naszym wypadku no to jest najważniejsze, bo teraz nawet jak tak często dyskutujemy, to wiele osób, jak tam skład nawet gdzieś mówi, akurat nie mam z tym problemów, żeby czasami z ludźmi porozmawiać, to gdzieś tam zawsze jest ten problem, że zapominamy o tym, że jednak najważniejszy tydzień przed, co się dzieje. Jak widać, Damian Szymański nam wypadł i trochę będzie pauzował, także nie wiadomo, czy on dojdzie na te mecze barażowe, a też na pewno liczymy na to, że Moder będzie grał więcej i liga rusza, w tej lidze też będziemy obserwować zawodników, ale też na pewno zmian wielkich nie szykujemy, bo trudno, żebyśmy nagle teraz zmieniali wszystko i to co robiliśmy, ale na pewno są 2-3 nazwiska, które obserwujemy i jedno może być bardzo dużym zaskoczeniem. No to będziemy na to czekać. To też jest dla pana trenera taki moment, takie miejsce, gdzie można trochę się też porozmawiać z dawno niewidzianymi, bo czasami tak jest, że gdzieś tam nie ze wszystkimi spotykamy się i rozmawiamy, a tutaj można troszkę porozmawiać, nie tylko o piłce może. No to prawda, no kiedyś jak tak byłem młodszy, to zawsze myślałem, że trener to najbardziej trenuje, a najwięcej to trener rozmawia i prowadzi rozmowy. No czasy się zmieniły i to strasznie. Dlatego jest to bardzo fajnie, bo tak jak też Marek Papszun mówił, że jest wielu grupa fajnych młodych trenerów i to fajnie, że się rozwija to, że to też trzeba powiedzieć, że PZPN tutaj bardzo dużą rolę wprowadza, bo wprowadził te kursy trenerskie dobre, wprowadził też dyrektorskie, co jest bardzo dobre też dla trenerów, bo to zdecydowanie pomaga, dlatego to jest bardzo fajnie, że w takim kierunku idziemy i się rozwijamy. Na pewno trzeba czasu i tutaj jest to zawsze trudne, jak ktoś prosi o wsparcie, ale trzeba po prostu trochę też czasu, żeby te pokolenie piłkarzy, które mamy, żeby się zmieniło i nie zapominajmy, że ten okres 2016, te mecze to były na tym najwyższym poziomie, większość zawodników grała w tych topowych klubach i jest to zdecydowanie łatwiej, dlatego mam nadzieję, że ci zawodnicy z tego następnego pokolenia po kolei będą tam się wdrażać i będą wchodzić w to i wierzę w to, bo widzę, że jest naprawdę wielu ciekawych chłopaków, począwszy tam od U17, którzy grali na tych mistrzostwach, mimo wpadki, które mieli, ale każdemu trzeba ich wspierać, bo każdy ma prawo mieć do takich momentów i kto nie był młody i nie popełnił błędu, to niech pierwszy rzuci kamieniem, a generalnie wszyscy mieliśmy takie przygody, aby wyciągnęli jak najszybciej z tego wnioski i tego im życzę, żeby za rok tutaj niektórzy też już byli na tej gali piłki nożnej, która jest bardzo dobrze zorganizowana i rzeczywiście jest fajnie to zrobione.